W środę 25 stycznia w sali narad Noworudzkiego Ratusza odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. Dzisiejsza 29. sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie podzielona na część tematyczną oraz część roboczą. W części roboczej projekty uchwał dotyczą zmian uchwał poprzednich związanych z wywożeniem odpadów, jak również też z opłatą za przedszkola. Natomiast w zmianach w budżecie będziemy proponować przerzucenie 50 tysięcy złotych na zakup nowego urządzenia obsługującego basen na obiektach Centrum Sportowego, ponieważ to urządzenie obecne jest już, że tak powiem, zdeaktualizowane. Natomiast sesja tematyczna dotyczy oświaty w związku z tym, że została podpisana przez prezydenta ustawa o likwidacji gimnazjum, więc na dzisiejszej sesji będziemy rozmawiać o sprawach szkół w Nowej Rudzie i najbardziej taką skomplikowaną sprawą jest sieć szkół w centrum miasta, ponieważ mamy dwie małe szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Ustawa zabrania łączenia dwóch szkół z jednym gimnazjum, tylko szkoły jednej, więc radni będą podejmować decyzję dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 3 jako tej szkoły najmniejszej, a jednocześnie szkoły, która nie może spełniać wymogów związanych już z funkcjonowaniem 8-letniej szkoły podstawowej, ponieważ jest zbyt mała, aby tam młodzież się mogła w tym obiekcie pomieścić. Plan jest przewidziany w sposób następujący, że docelowym naszym zadaniem będzie utworzenie w centrum Nowej Rudy jednej szkoły podstawowej w dwóch budynkach gimnazjum. Natomiast pozostałe budynki będą jeszcze zagospodarowane przez okres, kiedy gimnazjum będzie wygaszane. Jest to sprawa taka bardzo kontrowersyjna, zwłaszcza dla mieszkańców tej części Nowej Rudy, gdzie ta szkoła funkcjonowała właściwie od 70 lat i wypuściła, że tak powiem, w świat wielu absolwentów, ale tu chodzi po prostu o to, że ta szkoła nie jest w stanie spełnić warunków, jakie narzuca nam nowy system oświatowy. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły 29. sesję Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.